Witam się, Drops, w kolejnym odcinku w Need to Speed Pro Street. I ciśniemy teraz... na przykład do tego auto Bahring. Może być tutaj. O! Interesujące. Jeżeli tu na razie nie weźmiemy udziału, może to auto jeszcze wygram, więc idziemy na razie tutaj. Tamto się zrobi najwyżej na końcu, bo jeszcze nie wiem, czy właśnie będę się... O cholera, to mogłem... Mogłem tego mojego Nissana nie sprzedawać, ale kurczę, nie wiedziałem, że jest jeszcze jakiś... Jeszcze jeden tak jakby tryb. Nie fajnie. No nieważne. Nie spodziewałem się w ogóle, że jest jeszcze jeden tryb, tak jakby, tego auta. No ale w sumie to by się zgadzało, bo z trzech królów, czterech jest królów, to cztery kategorie aut, no nie? No i wiadomo, jest piąty główny, ale... To jego to już tak nie bardzo liczymy. No ale nic, jakoś... Jakoś się tam może pozbieram. Dobra, jedziemy, ale fajny tor, taki fajny, okrąglutki. No nic, ale kurczę, trochę szkoda z tą próbą prędkości, że to tak wyszło. I kurczę, fajne miasto, ja nie mogę. Ale no nic, jakoś mam nadzieję, to jeszcze sobie ułożę z tą próbą prędkości. Szkoda, że nie mogę mieć tego auta i tak jakby no te wzory jakoś ustawiać po prostu sobie, nie? Wtedy miałbym jedno auto do wszystkiego. Jakoś tak prowizorycznie. Niestety muszę mieć osobne auta, niestety. Ale trudno. Jak nie, no liczę na to, że po prostu... Tak jak było z tym driftem, no to nie wiem. No z tym driftem było tak, że po prostu sobie zrobiłem to auto sobie Nissana. No w sumie, kurczę, to by nawet nie pasowało, żeby tego Nissana sobie przebił teraz na próbę prędkości. Znaczy on by małe prędkości osiągał, ale no... Byłby, no nie? No nic. Nie no, ale też było tak, że w końcu to auto do driftu gdzieś tam wygrałem. W końcu. Więc do próby prędkości pewnie też to auto wygram, tylko nie wiem kiedy. A na razie też nie chcę kupować żadnych aut, ponieważ nie wiem, jakie auto mogłoby być dobre. Naprawdę muszę ostro poczytać, może też w waszych komentarzach znajdę jakieś przydatne informacje, ale chcę już wykupić takie, żeby naprawdę... sobie śmigał tym autem. A to jest spoko, tylko dwa okrążenia. Więc nie wiem jeszcze, co ja to będę w ogóle kupował. Ale zgaduję, że coś chyba będę musiał kupić, no bo będzie bez tego ciężko. No albo wyzwę po prostu tutaj do walki tego Raya Kriegera, bo jego już mogę w sumie. Zdobędę wtedy jego auto do gripu, no i... Rozumiem, że od nich się zdobywa auto, bo tak raczej... Tak mi się wydaje, że tak raczej jest. No a po prostu to bym sobie wtedy przerobił na prędkość. Ale no. Okej. Tam nie było tego Rio. Ale no nic. Dobra, ale wiem, o coś rozchodzi, bo my kiedyś się ścigaliśmy tylko po ulicy, nie wiem. Dobra, eliminacje sektorowe. Sektorki to jest to. Tylko bylebym, wiecie. Jakoś to ogarnął sobie dobrze. To jest źle, że nie startujemy wszyscy naraz, bo po prostu ten, co jedzie pierwszy, zdobywa wszystkie te punkty od razu, nie? A później myśli... Ale mamy fajne te felgi. A my potem, jeśli nie przybijemy, to nie dostajemy w ogóle punktów. Dlatego ten, co idzie ostatni, ma przerąbane. Tak jak ja na przykład teraz. No i co ja mam teraz zrobić? Tamten sobie zdobył te punkty i teraz ja mam lipę. I to taką dość konkretną. Jak zresztą oni wszyscy, no bo oni wszyscy też dostali zero. Dobrze.
No i tylko widzicie, Jądras miał tam mniej, ale i tak ma te punkty liczone, więc to jest trochę strasznie niesprawiedliwe. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz go będę cisnął, tylko właśnie przez to, że tam nie mam tego sektora, to on już ma więcej punktów, mimo iż powinienem ja mieć więcej. A, przerąbane to jest. Teraz nie dostaniesz. Teraz wjadę pierwszy i on nie dostanie tych punktów swoich. Dokładnie. I teraz nie możesz naskoczyć. Teraz żebym tylko przepobił ten rekord. W co wątpię, bo tutaj jakoś nie mogę ogarnąć tego zakrętu sobie. Udało się, no to teraz się możesz wypchać. No, teraz tam już możesz naskoczyć w frajerze. Kurde, pobił mnie, ale i tak mam te 500 punktów premii za to, że po prostu mam cały ten. Miałem przez chwilę chociaż wszystkie sektory. Więc jest okej. Dobra, ciśniemy dalej. Są trzy okrążenia. A tu chyba nawet się mi opłaca obijać, bo po prostu... Słabo, w ogóle nie pobijam swoich tych, byleby oni mi nie pobili. Kurde, tamten już pobija ten dispenser. Jak pobił, tamtego nie pobił, to chociaż tyle. Ale tam sobie cwaniak zdobywa punkty i to jest niezbyt dobrze. To było strasznie słabe. No i teraz normalnie chwila prawdy. No nie, dwóch punktów. Aż normalnie nitro sobie zużyłem. Masakra. Teraz tu to, żebym sobie zdobył. To by było bardzo miło. Nie hamuj. Trzech punktów. No to ja już to przegram w takim wypadku, ponieważ... Tutaj musiałbym pobić swój własny rekord. Jakbym miał nitro, to jeszcze, ale patrzcie, no... Nie ma szans. Jeszcze tam mam szansę zdobyć, ale... Nie zdobędę. No teraz to już w ogóle na pewno nie zdobędę. A i tym mnie rozwalił, że on pobił swój własny rekord, a ja swojego własnego nie mogłem pobić. To jest właśnie... Strasznie to jest nieuczciwe. Popatrzcie, jak ja ich wszystkich wyprzedziłem. A cholera, no... Lipa z tego. No nic, dojechali. Okej. Okay. Ciśniemy dalej, może to jakoś... No wiadomo, żeby zdominować nie muszę być za każdym razem pierwszy, ale... No cóż. A, no nic. Drag na 1/4 mili, ciśniemy. Ale wiadomo, jak jeszcze parę razy będę tak drugi, to może być nieciekawie. No ale patrzcie, jak ja tutaj byłem drugi, to zabrałbym mógł ścigać z Rayem Kriegerem, nie? To też jest takie... Że może być nieciekawie. Dobra. No ale też druga akcja jest taka, że ja na przykład zdobędę do autora Raya Kriegera, no i co? Po co ja wtedy miałbym w ogóle robić te... Te gripy już, nie? Skoro jego pokonałem, to już kompletnie mi jego auto nie będzie potrzebne. Chyba, żebym je przerobił tam na coś innego, nie? Dobra. Liczę, że tutaj nikt nie będzie ode mnie lepszy. Nie no, tych dwóch jest naprawdę blisko, trzech. Naprawdę strasznie tutaj cisną. Więc muszę na nich uważać, bo oni tak lubią przykładowo za trzecim razem ostro pocisnąć. Ale jakoś spróbujemy to wygrać. Dobra, ciśnij. O kurde, ale gór wie. Normalnie jakby go miał zaraz stawiać na koła. Bo to jest korwetta. Dobra, jedziemy. Pięknie, dajesz, dajesz, lepsze sekundy. Lepiej wyszło. Ktoś był lepszy? Oczywiście nie. Super.
No te eliminacje sektorowe są też niesprawiedliwe, bo no bo zobaczcie jak ja po prostu jechałem ostatni, wyprzedziłem ich jak strasznie wszystkich. No i jaka to jest sprawiedliwość, że ja cholera skończyłem na drugim miejscu. No, ja ewidentnie byłem tam najlepszy. Ale jednak punktów miał więcej w tych sektorach, nie wiem jak to się stało. Nie wiem jak to się dzieje, że ja nie robię false start. Tak mi się ewidentnie wydaje, że normalnie ja wciskam bieg i wtedy się właśnie zaczyna wyścig. Ale no dobra. Dobra, tu chociaż wygrałem, jestem pierwszy, więc jest super. Dobra. Kontynuujemy dzień, ponieważ ja tu muszę to zdominować. Jeszcze mamy drift i próbę czasową. Kurde, będę musiał chyba tu przyjść na pierwsze miejsce, bo coś czuję, że może mi braknąć, chociaż nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Nie no, wydaje mi się, że jak wszędzie będę pierwszy i tam będę tylko na drugim miejscu, to i tak powinienem zdominować ten dzień, mimo wszystko. Dobra. No to jedziemy. Oj, strasznie, kurde, takie ciekawe to będzie drift. Gdzie ja tu mam? Aha, tu mam się zmieścić. Kurde, strasznie to jest wąskie, ludzie, ja to w ogóle... Nie, ja się tu w ogóle nie mogę w taki... W ogóle to nie jest w moim stylu, takie wąskie to jest. To było strasznie słabe, może jakoś jeszcze się wczuję w ten tor, bo to no, masakra. To kompletnie driftów tam nie było, to był taki normalnie przejazd, taki zmęczony strasznie, przemęczony. Dobra, spokojnie. Jakoś to z pewnością jestem w stanie ogarnąć, za którymś tam razem. O, masakra. No co jest, to nie był drift niby? Nie, kompletnie nie mogę... Kompletnie nie mogę się wczuć w te zakręty. To jest masakra. Kurde, 1500 muszę mieć punktów. Żeby to wygrać chociaż. Ciężko, ciężko będzie. Może być słabo. Nie, ja się tu w ogóle kompletnie nie mieszczę. Nie kontroluję tych poślizgów tak jak powinienem, przez strasznie mnie miota po tej trasie. To trzeba powtórzyć, bo ja jestem, ja wiem, że ja to mogę zrobić lepiej, tak mi się wydaje. Nie, no to jest kompletnie, ja pewnie w ogóle punktu za to nie dostanę, no. To jest masakra. Jest coraz trudniej, naprawdę. No ale zróbmy jeszcze próbę czasową. Zrobimy jeszcze próbę czasową. No i zobaczymy jak tam będzie mi z punktami siedzieć. No i w sumie ten drift trzeba poprawić, bo ja byłem tam czwarty. To jest parodia. Ale pojedziemy sobie próbę czasową i wtedy będę nadrabiał. No i strasznie wiem, że teraz to już normalnie strasznie źle mi to idzie. Muszę coś... nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, jakie auta byłyby najlepsze, tak jakby żebym je kupił. Po prostu wiecie, najlepsze już jakie mogą być do danych rzeczy, jakie one tam są. Żeby po prostu, nie wiem, czy mogę je już kupić, jeśli mogę, no to na przykład mógłbym takie coś zainwestować, je tuningować już coś.
po prostu bym wiedział, że one są najlepsze, jakie mogą być. Coś bym popróbował. No nic, jakoś coś muszę takiego wymyślić. Ja jadę w ogóle jakiś wyścig, czy... Pojadę czwarty, tak zauważyłem. Uram, trzy okrążenia to jadę, ale to jest chyba to z tymi... Z tym, żeby po prostu... No, okrążenia, bo nie... Nie, strasznie przerąbane to jest trasa, bo są strasznie wąskie. Ja do tego nie jestem kompletnie przyzwyczajony. Strasznie trzeba być precyzyjnym, a ja nie jestem precyzyjnym. Dlatego ciężko, ciężko mi to wychodzi. Ale no zobaczymy. Jak to będzie. Teraz jest strasznie w ogóle walka wyrównana. No nie mam już takiej przewagi nad moimi przeciwnikami jak kiedyś. Jeszcze cię machnąłem! Tak, to jest to z tymi okrążeniami. Więc jest ok. O, rany. No, już im uciekam, więc jest ok. Spokojnie. Super. Nie no, w sumie powoli już chyba powinienem zacząć kupować te swoje najlepsze auto w danych kategoriach, no bo po prostu... Tutaj będzie ten, to jest ten jeden turniej, będzie jeszcze jeden super promotion i potem super promotion. Już będą jakieś takie, to są trzy chyba takie jakby konkretne zawody, nie? Te trzy rodzaje, bo Battle Machine jest ten teraz Rack Team Session i potem jest jeszcze jedno. I potem już przechodzimy już do tych królów. Więc wiecie. Więc powoli zbliżamy się do jakiegoś tam końca, ale to wiadomo, nie będzie jakoś szybko. Dobra. Tu jakoś w miarę mi już to wychodzi, ale i tak... No w driftach jest ciężko. Ciężko jest mi się utrzymać na czymś tak wąskim, no. Masakra, obijam się o te ściany. Ten trzeci przejazd już coś tam próbowałem kminić tym nitrem w innych miejscach. Bo po prostu ten ostatni zakręt jeszcze idzie jakoś ogarnąć, ale na jakimś szerokim łuku, ale te pozostałe... No jest ciężko, jest ciężko. Ale to muszę poprawić, bo ja tam byłem czwarty, to jest kompletna beznadzieja, no. Tak jak jestem pierwszy, gdzie mam po prostu najgorsze auto z możliwych chyba. Jest chyba najgorsze z moich aut wszystkich. A ten Pontiac jest dość w miarę nowy, nie? No to on powinien coś jednak ogarniać, ale wydaje mi się, że to jednak nie jest jego wina, a moich umiejętności w drifcie w tej grze. Strasznie jest to takie sztywne i... No i tego sprawy. Dobra, to wygrałem. Wydaje mi się, że nie będę miał dominacji, że braknie mi jednak tego, że ja tam byłem czwarty, bo to była masakra. Ale kto wie. No, pobito rekord toru, to bardzo się cieszę. I zdominowałem, czyli jednak jest ok. Super. No to możemy opuścić ten dzień, bo jednak już szanić ten drift. Jakoś to poszło. Super. Teraz tylko muszę dobrze szczaić gdzieś, gdzie mogę wygrać auto. Ebisum, tu mamy Mondello Park. Dobra, więc w sumie tu bym mógł przejść do Mondello Parku potem w następnym tym. Chyba jednak bym nie mógł. Nie, do tego jeszcze mogę chyba. Tak, tu jeszcze mogę. Ale przykładowo tutaj na prawo już nie mogę, ponieważ no właśnie potrzebuję auta do próby prędkości. Strasznie dowaliłem z tym Nissanem, że go sprzedałem. Nie wiedziałem, że jest coś takiego. Ale kurde, gdzieś tu musi być ukryte to wygranie auta do próby prędkości. Musi być. No nic, ale tym się będę martwił później. Na razie jakoś omijam te zawody, w których jest to auto potrzebne. A potem... Ha, to tu jest potrzebne i tego nie... Nie, tu mogę wziąć udział. Aha, bo to są takie zawijasy, taki slalom jest ikonka próby prędkości, okej. Okay. Spoko. No nic. No to po prostu czeka nas Mondello Park w następnym odcinku.
Znaczy się... Tak, model opark. Dobra. Więc to by było na tyle w tym odcinku, tak więc do usłyszenia i na razie.